Michał Kaczmarek, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na Wałach Chrobrego, a moja stylizacja w kwiaty zupełnie nie jest stylizacją przypadkową. Dziś od samego rana trwa tu 40, można powiedzieć chyba jubileuszowa edycja kiermaszu ogrodniczego Pamiętajcie o Ogrodach. Jest to wydarzenie, które odbywa się zawsze wiosną i jesienią. Jako że pandemia trochę wszystkim nam pokrzyżowała plany, to ta wielka, skumulowana edycja odbywa się właśnie teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, to jest tak, że wiosną był lockdown. I jak był lockdown, to podobno my wszyscy siedzieliśmy albo w domu, albo na ogrodach działkowych, które gdzieś tam sobie wcześniej były zapomniane, albo które kupowaliśmy prędko, bo na przykład były oferty na OLX i trzeba było się spieszyć. Czyli rozumiem, że ci wszyscy ludzie, którzy kupili wiosną ogrody działkowe, dzisiaj tutaj są. Ci, ale także ci, których zapędziły żony do pracy w ogródkach, bo znamy takie przypadki, nie były to może skargi, ale opowieści mężów, którzy zmuszani byli do wielokrotnego przenoszenia elementów architektury ogrodowej z jednego miejsca w drugie wedle życzenia żony. Czyli rok 2020 to jest taki renesans ogrodnictwa rekreacyjnego. Jeżeli bym zaryzykował taką tezę, to Państwo byście się zgodzili, czy nie? Tak, zgodzilibyśmy, bo widzimy sami, co się dzieje. Jak ludzie są spragnieni tego kawałka zieloności wokół siebie. Nie chcemy być zamknięci w murach. Po prostu pragniemy kontaktu z naturą. I tak właśnie się potoczyły te nasze losy w tym roku, że teraz możemy sobie odbić tą przerwę wiosenną. Tak spragnieni wszyscy jesteśmy tych roślin. Tak, był taki moment, że wszyscy zazdrościliśmy. Chodźmy na spacer, przejdźmy się i pokażmy naszym internautom, jak wyglądają dzisiaj Wały Chrobrego. Był taki moment, że wszyscy zazdrościliśmy, my mieszkańcy bloków, zazdrościliśmy ludziom, którzy posiadali własne ogrody działkowe albo ogrody przydomowe. No i rozumiem, że dzisiaj trwa taki proces jesiennego szykowania się do sadzenia. No właśnie, bo jesień to jest czas przygotowania do wiosny. Teraz posadzone rośliny na wiosnę już będą w pełni gotowe do tego, żeby ruszyć z wegetacją. Dlatego jesień jest coraz bardziej polecana przez specjalistów jako idealny czas do sadzenia roślin. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy w momencie szczytu sezonu, jeżeli... Tak, to jest drugi szczyt sezonu. Są rośliny, które od lat wiemy, że sadzi się jesienią, jak na przykład cebulki, tulipanów. No każdy znawca ogrodu wie, że nie ma lepszej pory na posadzenie tulipanów czy innych cebulek niż właśnie przełom lata i jesieni. No bo one ruszą nam wczesną wiosną, już będą kwitły pięknie, a tak no to byłoby za późno, gdyby je sadzić wiosną. Zatrzymujemy się może na chwilę właśnie w okolicy, dlatego że tutaj jak w soczewce widzimy, co jest do zobaczenia i co jest do zakupienia na kiermaszu ogrodniczym, bo tych stanowisk jest rzeczywiście w tym roku wyjątkowo dużo, a ich atrakcyjność pod takim kątem, co można stąd zabrać do swojego ogrodu, jest bardzo wysoka. Jest bardzo wysoka, bo są to byliny, trawy, drzewka owocowe, właśnie cebulki wspomniane, ale także warzywa od ogrodników. Na przykład przebojem od wielu lat są dynie, których jest teraz niezliczona ilość odmian na rynku. Mają wspaniałe kolory, kształty i są nie tylko ozdobą, no oczywiście służą jako produkt w kuchni, ale zanim je skonsumujemy, możemy się pocieszyć tym pięknym widokiem. Za chwilkę dynie odwiedzimy, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawy punkt dzisiejszego kiermaszu. Czyli gdybyśmy mieli tak w pigułce powiedzieć, co tutaj się dzieje takiego i co jest do zabrania takiego, co każdy ogrodnik w sezonie 2020-2021 musi mieć u siebie, to co by to było? No to są obietnice pięknych ogrodów, można by to było w ten sposób ująć, czyli to, co posadzimy, a co odwdzięczy nam się w przyszłości jakimiś odczuciami estetycznymi, walorami estetycznymi, zapachowymi, a również smakowymi, jak w przypadku takich roślin, no, które służą po to, żeby później z nich skorzystać i sobie po prostu z przyjemnością zjeść. Teraz bardzo dobrze kupuje się trawy, ponieważ one są w pełni kwitnienia. Widzimy, jakie mają pióropusze i wtedy możemy łatwiej sobie wyobrazić, jak będą wyglądały na rabacie, w ogrodzie. Tak samo na przykład hortensje, które teraz są najbujniej rozkwitnięte i nie ma żadnych niespodzianek. Widzimy, co kupujemy. Taki kolor nam pasuje, nie zdziwimy się, że chcieliśmy białą, a jest różowa. Także to są takie rzeczy, które warto właśnie teraz kupować. Poza tym byliny późnego lata,
lata, jak jeżówki, od lat bardzo modne, w niezliczonej też ilości kolorów, no oczywiście wrzosy. No wrzosy. Odwiedzimy zaraz. Tak, wrzosy to jest taki punkt programu, który każdy zalicza na jesiennej imprezie. A więc drodzy Państwo, to był głos, który zdecydowanie mógł Was przekonać do tego, żeby dzisiaj spędzić sobotę na Wałach Chrobrego, ale ogólnie to jest taki kierunek idealny na weekend. Pewnie dużo osób pomyślało sobie, że warto jest przyjść trochę wcześniej, bo będzie mniej ludzi, ale dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Widzimy tutaj cały tłum od samego rana na Wałach Chrobrego. Obiecałem, że zajrzymy na stanowisko, które no niewątpliwie jest stanowiskiem zdecydowanie mocno przyciągającym uwagę. Dynia od lat uznawana jest za jedno z takich zdecydowanie jesiennych warzyw, które rokrocznie zyskuje na popularności i w książkach kucharskich rozmaite nowe to zastosowania dyni odkrywamy. Ja nie wiem, czy ja powinienem to mówić, ale jeżeli zobaczycie kształty niektórych dyń, no cóż... No nie, mamy wczesną godzinę, może nie puszczajmy zbyt daleko wodze wyobraźni, choć jestem pewien, że no niektórym by się dynie mogły różnie pokojarzyć. Dzień dobry. To ja już słyszałem wiele razy. Mi się wydaje, jak że ludzie to interpretują? No nie wiem, mężczyźni chyba jakieś kompleksy mają, mi się wydaje, bo każdy zwraca uwagę akurat na tę dynię i dlatego... Ja zupełnie nie wiem dlaczego, nie wiem czy pan... No ja też nie wiem, ja nie wiem, no, ale tu widzę takie właśnie reakcje przechodniów, jak każdy się spogląda, że strasznie wielkie te dynie są. No ta dynia waży 32 kilo podobno. Tak, 32 kilo. Jak to do garę włożyć? To znaczy my kroimy ją. My ją kroimy na takie plastereczki. A to poruszmy do kamery właśnie, jak wyglądają plastereczki. O, plasterek kroimy sobie i pani chce tyle. No już coś takiego do garnka można włożyć. Tak, to już wtedy można już sobie włożyć. A ma pan nasiona tej dyni? Nasion nie sprzedajemy. Właśnie, co to za dynia? To ja wyprzedzę właśnie pytanie tutaj pani. Dynia lunga. Lunga. Po prostu no, włoska odmiana dyni. Podobno Włosi robią wino z niej. No, ja jeszcze nie próbowałem. Tutaj pani była wcześniej i mówiła, że właśnie pili wino z... wino lunga. No, mam nadzieję, że to z tego akurat... Bo tutaj widzimy rozmaite kształty, tak, rozmiary dyni. Rozumiem, że większość z nich się zdecydowanie nadaje do konsumpcji. Wszystkie. Na przykład do jakich celów możemy dynie tak na co dzień do obiadu wykorzystać? Można je jeść na surowo, można je gotować, zapiekać. Tu mamy dynię makaronową, mamy bardzo fajne tutaj sweet dumping, bardzo fajna dynia kolorowa. Cieszy oko, ale bardzo smaczna dynia. Bardzo dobra. Jaka ładna. Tak, ładna. Mamy tutaj Muscat de Provence. Bardzo dobra dynia. No chyba jest hitem tutaj najlepsza, bo można ją na surowo. Mamy tam fajną dynię Pink Banana. Tam taka jest różowa. To jest, są nasze te tak zwane świnki. Czyli wybór jest absolutnie bogaty i niewątpliwie odwiedzając Wały Chrobrego zapraszamy do pana. Pan cały weekend. Tak, cały weekend jestem. Jestem tutaj co roku i co roku mam nowe dynie i mnie osobiście dynie zaskakują swoim kształtem, kolorem i tą w ogóle różnorodnością. To ja na koniec powiem, że jeżeli ktoś odwiedzi to miejsce, to ten kształt, zresztą inne kształty dyni, na przykład takie bardzo łabędziowe, o właśnie, bardzo łabędziowe. Też ludzi mogą zaskoczyć. A więc ten łabędź też jest łabędziem z dyni, ale łabędziem jadalnym. Już mówiłem, że tutaj dzisiaj będziemy musieli uskutecznić całkiem niezły slalom pomiędzy ludźmi. Mam wrażenie, że to jest jeszcze tłoczniej niż na piczniku nad Odrą 2 tygodnie temu, a więc rzeczywiście trzeba tutaj będzie całkiem nieźle maszerować między kolejnymi osobami, ale po drodze, po boku możecie zobaczyć, że zarówno rośliny domowe, jak i rośliny ogrodowe, jak i rośliny, które będą wydawały owoce, jak i po prostu rośliny ozdobne, to wszystko jest tutaj na miejscu. Oczywiście, jeżeli mówimy o kiermaszu ogrodniczym, no to kiermasz ogrodniczy to jest także wydarzenie, które pomoże nam kupić rozmaite nasiona, gdyż tak jak mówili nasi rozmówcy przed momentem, jesień to jest drugi najważniejszy sezon, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, a mam wrażenie, że właśnie moda na ogrodnictwo w sezonie 2020 w czasie pandemicznym rozkwitła zdecydowanie na nowo, gdyż ci, co mają ogrody, no to wiadomo, wielka radość, ale ci, co mają balkony, również coś na ten balkon chcą tutaj dla siebie znaleźć. Widzę naszego kolejnego rozmówcę. Nasz kolejny rozmówca jest
osobą, która posiada prawdopodobnie jedno z najbardziej obleganych stanowisk, a więc czy nam się uda do niego dostać, to może nie być takie proste, aczkolwiek my jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby zobaczyć, co to jest za piękne miejsce, gdyż widzimy, że z tego stanowiska co chwilę ktoś zabiera ze sobą wielką, wysoką sadzonkę z trawami. Dzień dobry. Dotarliśmy do pana, a nie jest łatwo, bo tyle ludzi tutaj czeka w kolejce. Dzień dobry, miło mi. Z dużymi trawami ludzie tutaj od pana wychodzą, widzę. Tak, trawy to jest nasza specjalizacja, zajmujemy się już nimi od wielu lat. Są to rośliny, które w tej chwili mają pełnię dekoracyjności, no i są bardzo kazałe i przepiękne. Jakie jeszcze inne rośliny poza trawami możemy u pana znaleźć i czy możemy jeszcze o tych trawach dwa zdania? To jest, rozumiem, takie trawy, które możemy używać na balkonie, czy są bardziej trawy ogrodowe? Z innych roślin oczywiście to jest okres jesienny, czyli mamy taki asortyment, który o tej porze kwitnie, jest dekoracyjny. Są to astry jesienne, tak zwane marcinki, różnie są one nazywane. Są to budleje, czyli coś, co jeszcze o tej porze ładnie wygląda. Natomiast same trawy, jeżeli o nich powiedzie, to są rośliny wszechstronne. Mogą zarówno rosnąć w gruncie, jak i na balkonach, na tarasach. Możemy wybrać sobie roślinki, które mają dosłownie 20-30 cm, nawet w skrzynce balkonowej, ale są takie, które muszą być czasami w gruncie, bo potrafią nawet do 3 metrów dorosnąć. No, 3-metrowa trawa w domu, to już można się w niej schować. No, niektórzy uprawiają, tworzą, są takie miskanty właśnie, które mają 3-3,5 metra i tworzą piękną barierę, można się odgrodzić od sąsiada. Proszę bardzo. I jeszcze na dodatek protip dla naszych widzów. Jeżeli chcecie się odgrodzić od sąsiada wysoką trawą, nie trzeba korzystać z płotu, chociaż płot też może się przydać, ale wysoka trawa akurat w tym przypadku też nie jest całkiem złym pomysłem. Proszę bardzo, po mojej prawej stronie cebulki, po mojej lewej stronie rośliny ogrodowe wyglądające trochę na rośliny iglaste, ale pewnie też nie tylko i nie do końca. No, co chcecie mieć w ogrodzie, co sobie wymarzycie, żeby mieć w ogrodzie czy na balkonie, no to właściwie jest prawie, że 90% prawdopodobieństwo, że to uda Wam się tutaj znaleźć. Kolejne stanowisko, które przyciągnęło moją uwagę, to jest stanowisko też bardzo oblegane i tutaj widzimy znów zarówno trawę, jak i sadzonki kwiatów, czy innych bardzo interesujących roślin. Dzień dobry. Czy możemy powiedzieć, że ludzie wracają do ogrodów po pandemii? Oczywiście, że ludzie wracają do ogrodów. Jest bardzo duże zainteresowanie. Szczególnie się cieszą, że odbyły się te targi jesienne, ponieważ no, wiosennych nie było. No i cieszą się. Do mnie ludzie wracają, bo mamy dużo takich rzadkich roślin kolekcjonerskich, więc cieszymy się, że mogła się ta impreza odbyć. My już rozmawialiśmy z naszymi internautami dzisiaj, że no wszyscy chcą mieć teraz ogrody działkowe, albo wszyscy chcą mieć zielone balkony. Rozumiem, że jak panią odwiedzą, to pani im powie, co zielonego się musi na ich balkonie, w ich ogrodzie, na ich tarasie pojawić koniecznie. Oczywiście, że tak. Bardzo tutaj służymy doradztwem. Dobieramy rośliny do miejsca, w którym mają rosnąć. Mamy duży wybór i roślin cieniolubnych i roślin do słońca, rzadkich, kolekcjonerskich. Także zapraszamy wszystkich. Najmodniejsza roślina jesieni. No, na naszym stoisku to najmodniejsza jest taka rzadka roślina do cienia, nazywa się spigelia, roślinka, która rośnie do 40-50 cm wysokości, powtórzyła mi teraz kwitnienie, więc jest z kwiatuszkiem, więc ludzie chętnie do niej wracają, również piękno kwiaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Mam też kilka okazów krzewów, które cieszą się też zainteresowaniem. Także zapraszam. I cały weekend pani jest tutaj na miejscu. Jesteśmy tutaj do niedzieli, do końca, chyba do godziny 17, więc zapraszamy wszystkich. A jak będą klienci, to pewnie jeszcze dłużej, jak trzeba będzie. Co nas cieszy i mam nadzieję, że to jest również wasz wniosek, drodzy widzowie. Ludzie się chyba stęsknili za wydarzeniami, czy to na Wałach Chrobrego, czy na Łasztowni. Bowiem zarówno na pikniku, jak i tutaj dzisiaj rzeczywiście zainteresowanie jest bardzo duże i ilość osób tutaj również jest bardzo duża. Stąd też musicie się pospieszyć, bowiem jeżeli rzeczywiście czyhacie na jakieś konkretne rośliny, które muszą zasilić waszą kolekcję ogrodową czy balkonową, no to tutaj mogą te rośliny zostać może nie tyle splądrowane, nie tyle zdziesiątkowane, co po prostu sprzedane. I tak się właśnie może stać. Jeżeli chodzi o rośliny i o różnego rodzaju warzywa, czy owoce, czy kwiaty, które kojarzą nam się z jesienią, to jedne już odwiedziliśmy. I to na pewno były dynie. Ale jeżeli chodzi o drugi symbol kwitnący jesieni, to możecie go właśnie zobaczyć.
kwitnący symbol jesieni to są na pewno wrzosy. Wrzosy możemy oczywiście zobaczyć w lasach, ale wrzosy możemy też zobaczyć dzisiaj na wałach Chrobrego. I to pole wrzosowe, które pan tutaj przywiózł, to jest takie pole, bym powiedział, dość imponujące. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Szkółka Czarna Woda, gospodarstwo szkółkarskie Drewek. Szkółka nasza specjalizuje się w produkcji wież miniaturowych, hortensji bukietowych, no i wrzosów. Dzisiaj zaprezentowaliśmy na targach sporo odmian wrzosów pączkowych. Wrzosy pączkowe charakteryzują się tym, że nie rozwijają w pełni kwiatów, czyli jeśli chodzi o owady, nie są one przez owady zapylane i przez to utrzymują bardzo długo kwiaty, nie kwitają. Polecamy wrzosy licencyjne Garden Gilsa. Wrzosy te wyhodował Kurt Kramer w Niemczech. Są to wrzosy z linii Garden Gils. Bardzo ciekawe nazwy tych odmian. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, są to dziewczyny ogrodowe. Nazwy są Madonna, Lena, Zili, Zoe, Bettina. Ktoś miał wyobraźnię. Tak, tak, miał wyobraźnię, ale przede wszystkim niesamowitą wiedzę, żeby stworzyć towar, który będzie mrozoodporny, będzie przepiękny i będzie długo cieszył nasze oczy w ogrodzie. Jak w takim razie dbać o wrzosy, żeby to rzeczywiście były rośliny, które będą z nami dłużej niż tylko powiedzmy kilka tygodni do momentu wyschnięcia i koniec? Zdecydowanie są to rośliny wieloletnie. Preferujemy je w nasadzeniach, w ogrodach tworzenia wrzosowisk. Sadzimy je w grupach. Możemy je sadzić też na balkonach, tarasach. Najważniejszą rzeczą w utrzymaniu wrzosów w domowym ogrodzie czy na tarasie jest to, żeby przede wszystkim miały przepuszczalne podłoże. Lubią kwaśną ziemię, ale jest to ważna rzecz w produkcji. Jeśli chodzi o amatorską hodowlę w ogrodzie, najważniejsze jest to, żeby podłoże było przepuszczalne, żeby nie zostały zalane, ponieważ narażamy je wtedy na różnego rodzaju patogeny grzybowe. Dość ważną rzeczą jest też wiosenne cięcie wrzosów, żeby uzyskać w następnym roku gęstą, piękną roślinę, należy stare, przekwitnięte kwiatostany wiosną po prostu ściąć, co powoduje rozkrzewienie się tych roślin i uzyskanie przepięknych, kolorowych roślin właśnie w tym okresie. I niewątpliwie to pole wrzosowe, które możecie na wałach Chrobrego zobaczyć, to jest jedno z miejsc, które koniecznie warto jest odwiedzić. Widzimy wrzosy koloru wrzosowego, ale widzimy też wrzosy innych kolorów, stąd też, a nawet widzimy hybrydę. Tak, nowością jest Trio Girls, czyli trzy dziewczyny w jednym. Jest to dość ciekawa forma. Polecamy. Jest to nowość w naszej szkółce, także jesteśmy dumni w tym roku z tego produktu. Czyli duma szkółki wrzosowej to jest coś właśnie takiego. Koniecznie trzeba to zobaczyć. Drodzy, zapraszamy. Cały weekend pole... Pamiętajcie o ogrodach. Tak, pole wrzosowe naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego rozprzestrzenione i zupełnie przez przypadek nasi ostatni rozmówcy już przy tym polu wrzosowym na nas czekają, bowiem będziemy, drodzy Państwo, podsumowywać i ostatecznie zapraszać wszystkich mieszkańców Szczecina, żeby po pierwsze pamiętali o ogrodach i pamiętali o swoich ogrodach i o swoich balkonach i o miejscach, w których będą spędzać jesień, ale chyba już tutaj warto pomyśleć o wiośnie. No właściwie o roślinach to się chyba nie da myśleć tak sezonowo w tej chwili. I oferta nawet tutaj u nas na kiermaszu, no to jest oferta, którą możemy konsumować, że tak powiem, przez cały rok. Mamy sytuację, jaką mamy. Myślę o pandemii, o tych zmartwieniach, które nas dotykają wszystkich. Jak się okazuje, rośliny są jedną z tych rzeczy, które absolutnie pomagają w tych czasach trudnych. No, to widać. Zieleń jest absolutnie lekarstwem na złe samopoczucie. Jeżeli będziemy mieli tej zieleni na balkonie jak najwięcej, no to nawet jeżeli będzie średnio, bo różne rzeczy się przecież mogą dziać, to rozumiem, że to będzie taki moment, gdzie będziemy mogli się zrelaksować, odciąć od tych problemów. Tak, to jest niesamowite właśnie, że to ta pielęgnacja roślin po prostu no,
daje nam taką odskocznię zupełną od tych spraw takich codziennych. No i to widać tutaj i widać chociażby w tym roku, no, jak wielkim zainteresowaniem nagle się cieszyły ogrody działkowe, które były, powiedzmy, no, gdzieś tam na marginesie już w pewnym momencie, tak, zainteresowania, a no, widać, że ludzie po prostu tego szukają w tej chwili i przynosi im to na pewno no, satysfakcję i właśnie jakąś taką odskocznie od tego wszystkiego, co mamy w tym takim szalonym świecie dzisiejszym. To ostatnie pytanie, jeżeli mogę w takim razie. Czy zdarzają się Państwu tacy klienci, którzy rokrocznie przychodzą i mówią, jestem tylko po jedną konkretną roślinę, albo jestem tylko po jeden konkretny model, a i tak później widzicie Państwo te osoby wychodzące obładowane, bo okazuje się, że jest tyle nowości, albo jest tyle ciekawych rzeczy, które gdzieś można wkomponować w swoje ogrody, balkony, tarasy, czy w swoje na przykład szkółki, że no nie da się wyjść z jednym czaczkiem. To jest zupełnie normalne, naturalne i nigdy się nie zdarzyło tak, żeby ktoś przyszedł tylko po jedną roślinę i z nią wyszedł. Szczególnie, że zaczynając rozmowę, tu był przykład żywy z osobami, które dla nich jest to pasja, życie i jak zaczynają opowiadać o tych roślinach, to po prostu no, nie da się nie kupić tych roślin. Drodzy Państwo, podsumowując, cały weekend na wałach Chrobrego. Tak, zapraszamy, dzisiaj zapraszamy, jutro od 9 do 17 przychodźcie, kupujcie to, co kochacie, kupujcie to, co się Wam podoba, nie przychodźcie po jednym z nastawieniem, że przyjdziecie i kupicie jedną roślinę. Zapraszamy, cieszcie się tym, cieszmy się tym po prostu wszyscy, że możemy się tu spotkać. Zapraszamy. A więc te słowa to są słowa, które stanowią swojego rodzaju idealne podsumowanie, dlaczego warto jest być w ten weekend na wałach Chrobrego. 40. edycja Kiermaszu Ogrodniczego. Pamiętajcie, o ogrodach trwa dzisiaj do późnych godzin popołudniowych, a także jutro do późnych godzin popołudniowych. Jak mówili organizatorzy, dajcie się zarazić pasją do roślin i pasją do ogrodnictwa.